No cześć, witam, fajny poranek. Przypominam, że do jutra, do północy możesz pobrać wszystkie moje materiały, te najlepsze, ponad 81% taniej, także zostało tylko kilkadziesiąt godzin. Jeśli temat Cię interesuje, kliknij w linku pod tym wideo, żeby dostać te poradniki. Jutro ta strona zostanie skasowana o północy, więc zostało naprawdę niewiele czasu. O czym będzie to wideo? To wideo będzie o tym, jakich facetów najczęściej niszczą kobiety. No zastanów się, jakich facetów niszczą kobiety, być może jakim ty facetem kiedyś byłeś, że dziewczyna olała cię, ignorowała cię, zdradziła cię. Z mojego doświadczenia najczęściej to są faceci, którzy zbyt dużo inwestują od razu w związek, w relację z dziewczyną. Tacy, którzy bardziej zakochują się od dziewczyny, są wrażliwcami, mają zbyt duże nadzieje związane z tym związkiem z dziewczyną, mimo że ona tego nie pokazuje z własnej strony. No, ostatnio też miałem konsultację z kursantem, który był strasznym romantykiem, kupował dziewczynie wycieczki za granicę, dawał jej kwiaty. No i co, myślisz, że ona tak naprawdę dała mu to samo w drugą stronę? Ona go olewała, manipulowała nim, a na koniec jeszcze mu powiedziała, że bardzo by chciała jego szczęścia, bo jak ona się zacznie z kimś innym spotykać, to będzie jej przykro. No widzisz, jaka dobroduszna, jeszcze powiedziała mu coś takiego. Także słuchajcie, nie bądźcie takimi facetami, którzy są zbytnio wrażliwi i pokazują tą wrażliwość emocjonalną przy kobiecie, bo naprawdę kobieta Cię za to nie nagrodzi, tylko Cię skopie, zostawi, oleje, oczywiście będzie się uśmiechać, będzie mówić, że wszystko jest ok, ale poczuje wewnętrznie, że to nie jest to, co ona chce dostać od faceta. To, co chce kobieta, to męską twardą rękę. Jak ona zachowuje się źle, to jej powiedz, tak jak matka, ojciec mówi stanowczo, ostro, małemu dziecku, co ty robisz? Uspokój się, tak? Zrobisz to jeszcze raz i zobaczysz, co się stanie. W ten sposób ją wychowujesz. I wtedy jesteś w stanie faktycznie nauczyć szacunku kobiety do siebie, tym bardziej, jeśli poprzez te negatywne emocje ona za tobą podąża, wydzwania, prosi o kontakt. Widać, że no, jej bardziej zaczyna zależeć niż tobie. Ale kiedy jesteś tym miłym, wrażliwym chłopcem, no to sorry. Na początku dużo kobiet będzie cię spławiać, będzie miała w dupie te twoje uczucia, emocje. I widzisz, kobiety ci tego nie powiedzą. Ja ci to mówię tutaj w tym wideo absolutnie za darmo, tak? Bo chcę, żebyś miał to na uwadze i żebyś więcej nie był taką osobą na początku, szczególnie dla kobiet, bo potem to jest też troszkę co innego, bo jak dziewczyna jest zaangażowana, to już bardziej gdzieś tam docenia takie cechy emocjonalne u faceta, ale na początku nigdy nie pokazuj tej pieprzonej wrażliwości, bo dziewczyny będą cię spławiać, olewać i będziesz miał z tego tytułu naprawdę duże problemy. Ostatnio też miałem konsultację z kursantem, który rozstał się z dziewczyną, bo przesadził z tymi negatywnymi z kolei emocjami, ona się oburzyła, że on jest nie fair w stosunku do niej itd., itd. No i ten mój kursant klasycznie do niej pisał, rozśmieszał ją, ale jednocześnie ją olewał, dystansował się, nawet się z niej wyśmiewał, a ta dziewczyna dalej z nim pisała i mówiła, że on jej robi śmietnik z głowy, że ona już nie wie sama, co ma zrobić, bo chyba chce do niego wrócić, więc widzisz, to jest to, o czym ja opowiadam w tych materiałach. Pozytywne, negatywne emocje, a nie tylko pozytywne emocje i dawanie od siebie takiej wrażliwości, że ty jesteś takim kochanym, dobrym chłopcem, mówiącym o swoich uczuciach, dbającym o jej przyszłość. Słuchaj, zajmij się sobą i tym, czego chcesz z kobietą. A reszta sama z nią się pojawi. Chcesz się z nią przespać, po prostu rób tak, żeby do tego doprowadzić, a nie baw się w jakieś gadki, jaka to ona jest kochana, piękna i że w ogóle musisz ją tutaj zbajerować jakoś słownie, żeby do tego doszło. Bo prawda często jest zupełnie inna. Kobiety lubią konkretnych gości, często zimnych, wyrachowanych. Jeśli przestaniesz być wrażliwcem i będziesz taki, jak mówię w tym wideo, sam zauważysz, że kobiety będą Cię prosić o Twoje zainteresowanie. Sprawdzone, przetestowane, zresztą przekonaj się sam. Zostało już naprawdę niewiele czasu, bo jutro o północy kasuję tą stronę. Wszystkie moje kursy, te najlepsze, 81% taniej. Także skorzystaj z promocji, bo jutro już tej strony nie będzie. Dzisiaj jak jej klikniesz, przegapisz jutro, no to niestety wszystko wraca do normalnych cen. Także ostatnia szansa, 81% taniej. Wszystko, link masz pod wideo.